Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Sebastian. Dzisiaj czas na Amsterdam. Miasto pięknych kamienic, kanałów, setek mostków. Ale Amsterdam to nie tylko te piękne miejsca. Amsterdam to również ciekawa historia świata i Europy. Niedaleko od centrum Amsterdamu, przy placu Visserplein, znajduje się portugalska synagoga żydowska. Ważny punkt na mapie turystycznej Amsterdamu. Tak więc jestem na portugalskiej dzielnicy żydowskiej w Amsterdamie. Tutaj znajduje się niedaleko wejście, zaraz pokażę, wejście do na teren właśnie tej dzielnicy żydowskiej. I tutaj za tymi drzwiami również jest synagoga żydowska, portugalska synagoga żydowska w Amsterdamie. Przed wejściem do synagogi należy pamiętać, że każdy powinien założyć na głowę jarmułkę. Wnętrze synagogi wykonane jest w stylu sefardyjsko-iberyjskim. Tak więc możemy poczuć się nieco jak na południu Europy. Aby zrozumieć przyczyny przybycia portugalskich Żydów do Amsterdamu, należy cofnąć się do czasów hiszpańskiej inkwizycji. W 1492 roku król Ferdynand II i jego żona, królowa Izabela, wydali dekret o wydaleniu Żydów z ich terytorium. Żydzi schronili się w sąsiedniej Portugalii, ale musieli także stamtąd uciekać, kiedy Portugalia również prowadziła sądy inkwizycyjne. Dlatego trzeba było szukać nowego schronienia przystani w innym kraju. Ówczesna Holandia wydawała się dobrym miejscem do osiedlenia się. Holendrzy również byli zainteresowani osiedlaniem się społeczności żydowskiej na ich terytorium. Kontakty społeczności żydowskiej na całym świecie pomogły późniejszym rozwoju handlowym i kolonialnym Holandii. W 1670 roku zakupiono teren pod budowę obecnej synagogi. Jej budowę ukończono w 1675 roku. Projekt esnogi, tak nazywano synagogę, wykonał Elias Baumann, który został później również naczelnym architektem miasta Amsterdam. Budynek ma rozważny, elegancki, klasycystyczny styl, który był wówczas popularny wśród elit Amsterdamu. Ten elegancki styl zaczerpnięty był z protestanckich kościołów tego okresu. Po ukończeniu była to największa synagoga na świecie. Ta synagoga żydowska w Amsterdamie była zawsze od wieków atrakcją turystyczną Amsterdamu. Już w XVII-XVIII wieku przybywali tutaj turyści z całego świata, żeby oglądać tą właśnie synagogę. Obecnie synagoga portugalska w Amsterdamie wraz z synagogą w Pradze jest najstarszą funkcjonującą synagogą na świecie. Synagoga nigdy nie była dostosowywana do współczesności. Do dzisiaj nie używa się tutaj oświetlenia elektrycznego. Tutaj widzimy pana, który zapala świeczki na wieczorne uroczystości. Wielu członków dzisiejszej portugalskiej gminy żydowskiej jest potomkami tzw. converses, czyli Żydów, którzy zostali przymusowo ochrzczeni, przymusowo nawróceni na chrześcijaństwo. Jednak w ukryciu i tak praktykowali swoją żydowską religię. Po przybyciu do Amsterdamu oficjalnym językiem, znaczy językiem, którym porozumiewali się tutaj miejscowa społeczność żydowska, był język portugalski. Dopiero gdy nauczono się w odpowiedni sposób hebrajskiego, w tym języku mogły odbywać się nabożeństwa. Przez wieki społeczność amsterdamska portugalskiej gminy żydowskiej była centrum świata żydowskiego. Wydała wielu rabinów, naukowców, artystów, kupców, bankierów, którzy wnieśli ważny wkład w rozwój kulturalny i społeczny Holandii, jak również i całej Europy. Jedną z ważniejszych postaci wywodzących się z tej gminy żydowskiej był filozof Baruch Spinoza.
Jego filozofia szczególny akcent kładła na obronę wolności osobistej i religijnej, wolności słowa. Tak więc szybko stał się na tamte czasy niewygodny nawet dla społeczności tutaj miejscowej, rabinów żydowskich, ale również i autorytetów chrześcijańskich w mieście. Po jego publikacjach zarząd portugalskiej gminy wydał na niego specjalną klątwę, tak zwany herem, wydalając go z gminy żydowskiej. Był pierwszym znanym Żydem na świecie, który żyjąc poza społecznością żydowską nie przeszedł na żadną inną wiarę. W budynku przyległym do synagogi znajduje się również najstarsza na świecie biblioteka żydowska. Jest między innymi kancelaria żydowska, miejsce tutaj takie do oficjalnych przyjmowania gości, jak również synagoga zimowa, czyli to właśnie tutaj w tej małej synagodze zimowej gromadziła się społeczność żydowska w okresach chłodnych, zimowych. Także tutaj też jest to miejsce, taka mini synagoga niedaleko wielkiej synagogi. Niedaleko od portugalskiej synagogi, po drugiej stronie placu Fiserplein, znajduje się Muzeum Historii Żydowskiej. Muzeum Historii Żydowskiej w Amsterdamie. Tutaj właśnie przed budynkiem jesteśmy. Muzeum zostało stworzone z połączenia budynków czterech byłych synagog. Najważniejszą z nich była tak zwana Wielka Synagoga. Jeżeli spojrzymy na okna, to rzeczywiście widać, że znajdowała się tutaj dawniej synagoga. Kolekcje i zasoby muzeum ukazują bogatą historię Żydów od samego początku osiedlania się ich w Amsterdamie. Bardzo dużo miejsca poświęcono tutaj kolekcji ukazującej produkcję diamentów. Społeczność żydowska Amsterdamu od początku związana była z jej produkcją. Posiadała ona szerokie kontakty handlowe na całym świecie, także w krajach, w których wydobywane były diamenty. Szczególnie pod koniec XIX wieku nastąpił w Amsterdamie szybki rozkwit przemysłu diamentowego. Szacuje się, że jeszcze na początku XX wieku około 30% amsterdamskich Żydów pracowało w tej właśnie branży. Druga wojna światowa przyniosła duże straty dla społeczności żydowskiej tutaj tej gminy. 4300 członków tej gminy zostało jedynie 600, także bardzo duże straty. Tutaj też był strajk. I tutaj jest pomnik holenderskiego robotnika Dockera, gdyż ludność Holandii w lutym 1941 roku wystąpiła w obronie prześladowanych Żydów przeciw okupantowi niemieckiemu. Ważnym wydarzeniem w dziejach portugalskiej synagogi było jej ponowne otwarcie zaraz po wyzwoleniu w 1945 roku. Patrząc na portugalską synagogę z dystansu, można zadać sobie pytanie, jak przez tyle lat Żydzi potrafili tak długo utrzymywać swoją religię i kulturę. Tak samo jak Żydzi wygnani z Portugalii dalej potrafią utrzymywać swój język i odwołują się dalej do swoich portugalskich korzeni. Co ciekawe, w 2015 roku rząd Portugalii przyjął ustawę, dzięki której Żydzi mające korzenie w Portugalii mogą ubiegać się o powtórne nadanie portugalskiego obywatelstwa. Tak więc sprawiedliwość po 500 latach. Tak więc ciekawa historia portugalskiej gminy żydowskiej w Amsterdamie. Jeżeli komuś podobał się ten filmik, zapraszam do polubienia, pozdrawiam i do zobaczenia.